Na polach kalendarza ukryłem dla Was skiny o łącznej wartości prawie 1000 zł, w tym kosę lub rękawiczki. Wybierz wolny numer od 1 do 40, zaloguj się na stronę z linku z opisu, dołącz na Discorda, zostaw suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod filmem, aby wziąć udział. Powodzenia! No witam serdecznie, na dzisiejszym świecie się znajdujemy, sprzedaję Dragon Lore, którą udało mi się wygrać ostatnio. Mam nadzieję, że będzie to dobra inwestycja, bo dzisiaj inwestujemy to w skrzyneczki od widzów. Generalnie, jak patrzyłem te skrzynki, które dla mnie zrobiliście, po wpisaniu oczywiście tutaj nazwy Croxy, no to mówię sobie, kurczę, no sporo tych skrzynek, tak? Ale okazało się, że dużej ilości skrzynek od Was tutaj nie widać. I na przykład muszę tutaj sobie wybrać zakres cen, na przykład powiedzmy od 150 i wtedy tak naprawdę, no zobacz, ile tu się skrzynek pojawia. Więc zrobiliście naprawdę dużo tych skrzynek i jeszcze więcej niż się spodziewałem, więc no dziękuję tutaj, tak, dziękuję. I dzięki temu, że udało nam się ostatnio wygrać Dragon Lore, nawet dwie, no to dzisiaj możemy sobie pozwolić na więcej skrzynek. No i zobacz, i zaczynamy zabawę teraz. 707 zł jest to MP9, która jest potrzebna albo do Gangnira do kontraktu, albo do White Lotusa. Nie jestem pewien. No zobacz, 3% zaledwie na nią, 1% na M41S Hot Rod. No i jest jeszcze Hot Rod, który kosztuje 300... Ej! Ej, poczekaj! No jak skrzynia kosztuje 707 zł, mamy gwarantowanego skina za 400, no to wychodzimy na minus jedynie 400 zł z jednego takiego otwarcia, jak nie trafimy nic innego. No dobra, to w sumie aż takiej tragedii nie ma, no to otwieramy 4 takie skrzynki. No niestety 4 razy ta MP9, czyli łącznie mamy 4% szans na profit. No okej, okay. 4% szans na profit, biorąc pod uwagę, że otwieramy 2800, 4 razy 400, no to jest stary tak naprawdę 1600 zł, więc no nie wychodzimy wbrew pozorom aż tak dużo na minus, więc kilka możemy sobie potwierać. Chyba jak najbardziej. Można. Można jak najbardziej. Tylko żeby tutaj nie przeholować trochę z tymi skrzynkami, bo nim się obejrzę, to pewnie mój budżet, że tak powiem, zacznie bardzo maleć. I no się powoli chyba właśnie to zaczyna. Spójrzmy jeszcze raz. 4 na raz. No jak już zacząłem otwierać, no to chcę chociaż innego tego skina trafić, tak? Ten, który, że tak powiem, jest najlepszy gwarantowany tutaj. Może niekoniecznie to MP9. Na Hot Rodzik chociaż, no. Albo będzie trzeba odpuścić zaraz totalnie, bo to co się dzieje tutaj... No... Niezadowolony jestem, bo jak Kroka jest niezadowolony. Póki co, no skrzynka fajna. No! I mamy to! I o to chodziło! No można było tak od razu! No i o to chodzi, no o to chodzi, tak? Sprzedajemy 10 tysięcy z tych skinów, bez Dragon Lore, stary. No to jest giga odklejka. Mamy, ale i tak jest, dobra, jeszcze raz. Zobaczmy, czy teraz nam się uda. 4 na raz, no jak teraz się uda, to definitywnie jesteśmy na plus z tej skrzynki. No, nie udało się, spróbujemy 5 na raz. Generalnie, zapomniałem, oczywiście o kalendarzu, tak? Jak chcesz wziąć udział, no to chyba dobrze wiesz, co zrobić. Bo, no już trochę ten kalendarzyk jest. Wybierz oczywiście skina sobie z kalendarza. Znaczy, numerek z kalendarza wybierz sobie, tak? W komentarzu oczywiście. Do tego oczywiście zostaw suba z dzwonem, łapę w górę pod filmem. Dołącz na Discorda, bo jest to też bardzo ważne. Sprawdzam to oczywiście. No i oczywiście użyj kod Croxy na GeForce Skin się wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisu. Bądź klikniesz sobie w prawym górnym rogu kod promocyjny i wpiszesz tutaj kodzik Croxy. Z kodem Croxy oczywiście dla nowych użytkowników kasa na start. No jak chcesz sobie skrzyneczką zakręcić na GeForce Skincie, no to dostajesz 5% więcej do każdej wpłaty. Kodu oczywiście możesz używać dowoli przed każdą wpłatą. A jak chcesz sobie wpłacić kasę, no to klikasz oczywiście doładuj. No i możesz sobie tutaj wszelkimi metodami płatności doładać. Jak jesteś oczywiście osobą pełnoletnią, PSC, jakieś SMS-y, przelewy, bliki, no. Klasycznie, tak, klasycznie. No dobra, to lecimy dalej. Odpuszczamy tam tą skrzynkę, bo zaraz stanę się biedakiem przez nią. Weźmy sobie od stówki teraz. To są najpopularniejsze, abym wziął najnowsze. Lore. Lore Croxy, no dobra. Zobaczmy, co tu jest. 114 zł, to jest skrzynka. 58% szans na umpa. No, okej, okay, spróbujmy. Niecałe 500 zł. Na 5 takich otwarć. Chociaż kurczę, tą skrzynkę może chyba jest szansa, że nawet otwierałem.
ale nie jestem pewien. No ale już jak jesteśmy, to... to spoko. Zakręćmy sobie. Co my tu w ogóle najlepszego możemy trafić? Dragon Lora, tak? Dragon Lora, Simoff. Popróbujmy. Popróbujmy sobie tutaj. Jakby w ogóle trafić taką Dragon Lorę na low. Ej, Asimówka! Nie tylko Asimów. Uuu. No. Skrzynka taka. Taka fajna. Dobra, jeszcze jedną. Otwórzmy. Dragon Lore low straszny procent, no ale... no nie można by było się czegoś spodziewać więcej po takim koszcie skrzynki, no jakby... jakby było więcej procent szans na tą Dragon Lore, no to ta skrzynka by kosztowała x razy tyle, nie? No dobra, no to weźmy już od 150 już, jak mamy tak taki budżet dzisiaj. Otwórzmy skrzyneczkę... o, Fennek! Fennek, 3 otwarcia. To może otwierają ją. A tylko 3 bym otworzył? No nie wiem, może ktoś inny ją po prostu otworzył sobie. 1200 Fennek. 21% na Atomic Eloy, 64% na tego, to jak, że tak powiem, Ubrzyna. Więc... ej, czekaj, co? Czy ja trafiłem tego Fennka, czy mi się... nie, no nie trafiłem. Czemu mi się pokazało, że coś jest na plus? Albo Atomic... o! Jest! Mamy! No dobra. Gituba. Aha, bo Minimal Wear musiał jakiś polecieć pewnie. Okej, okay, 2200. Jedno otwarcie, przypomnij mi ile? 5 na raz? 900. No dobra. Spoko. Zobaczmy dalej. Jest kolejny Fennek. No, powiem. Ej, taki 7%? Taki 7% to już naprawdę tak sympatycznie, no ale... kurczę, tu takie dwa Fennki by musiały lecieć. W jednym otwarciu, żeby to miało ręce i nogi. W sensie, żeby... no jak leci jeden, to okej, okay, jesteśmy na plus te kilka stów, ale... no jak już taką większą ilość otwieramy, to fajnie by było z dwa trafić, nie? Może celuje zbyt wysoko. Oj. No tu się chyba obrazimy zaraz. Chcąc szyją. Coś mi się wydaje, jak mi nie dasz Fennka. No jest, okej. Okay. Dobra, uznajmy, że zostawiamy te skiny z tej skrzynki. Wpisujemy. Weźmy. A weźmy od 200, co? No, to już jest... droga półka. Kroksi jak w niebie. No tej skrzynki na pewno nie otwierałem. No takie niebieskie tutaj skiny. Podoba mi się to. No dobra, no to lecimy. Prawie bym animację skipnął. 1600 zł. Koszt 5 takich skrzynek. No rękawic niestety nie mamy. Mamy M-ki jakieś. Co? Tu jest Glock za 1000 zł, stary. Co ty tu rzuciłeś? Ojejku, no dobra. Kurczę, nie mogę tak patrzeć na te Glocki pod takim kątem, że... no, choćbym chciał, jak widzę Glocka, stary, który jest fioletowy, nie mogę pomyśleć, nie mogę przyjąć do informacji, że on może kosztować 1000 zł. Ale mamy rękawice! No i zobacz, no i o to chodzi. No to chodzi, no to jeszcze jedno. Tak dla fabuły. No, tutaj, no, ciut gorzej niestety dla fabuły poszło. Idziemy do Eku. Sprzedamy wszystko, no nie chciałbym tej Dragon Lore sprzedawać. Mogę ją odznaczyć? Mogę, dobra, 500. Co? I to na minus my jesteśmy. To coś tu poszło nie tak. Coś tu poszło nie tak. Proxy Crotch, to otwierałem? Nie otwierałem, co my tu mamy? No, 5% Fire Serpent, są Butterfly'e. No skrzynka z kategorii tych... co ty gadasz? No... dwa koła na plus. Dwa koła na plus. Z jednego otwarcia pojedynczego. To co teraz, Fire Serpent? No, trochę mi odkleiło z tym Fire Serpentem, ale dobra. Podkręćmy już tak stopniowo, delikatnie podbijajmy sobie tą ilość tych skrzynek do otworzenia, tak? No jest Bowie! Z Bowie jest kosa? No, no póki co... póki co jest naprawdę okej. Okay. Próbujemy dalej. Kolejne otwarcie. To jeszcze Fire Serpencik do kolekcji, tak? A bo ja miałem 3 na raz teraz. Miałem 3 na raz, no to dlatego się zepsuło. I patrz, i teraz to się naprawi. Aha, nie naprawi się, wiesz czemu? Bo zepsułem, że tak powiem, ten ciąg. Zepsułem to. I muszę teraz od nowa z powrotem. I patrz, teraz nic nie leci, bo się skrzynka obraziła. Teraz leci dwa razy. Zobaczmy, co będzie teraz, czy się naprawi.
No jest Butterfly. Butterfly to też jest, no już drogi. 2500 kosztuje. No i teraz 3. Nie mogę, stary, zapomnieć o tym, że muszę po każdym otwarciu podbijać o jedno do góry. Nie chcę krzyczeć, stary, bo wiesz, która godzina jest? To jest godzina 4:27, ale... Ojejku! No! No i to ja rozumiem. 5700, takie otwarcie. 5700! Dobra, to 4 teraz lecimy. Spójrzmy, co teraz uda nam się z tej szynki wydropić. No, 2 razy tutaj kosa, no ale to nie jest kosa, którą, że tak powiem, przyjąłbym z otwartymi ramionami do mojego eku. 5 na raz. Są rękawice. Są rękawice, no ale... Dobra. Strzynka mi się podoba bardzo. Bardzo mi się podoba. Jest Bowie, jest Bowie. No dobra, niech będzie. Nie można narzekać. Chodźmy na kontrakty. Bo kontrakty też są, ale chyba ani razu jeszcze nie byłem na nich. Jak nagrywam GeForce Skinsa. 5800 wrzucamy. O, talon, no jakiś fejdzik. Marble Fade Stat Track. To jest 4 koła. To jest minus, dobra, to mi się to nie podoba. No dobra, ja mogę Dragon Orange. Mogę, nie, zostawiam to. 5000. No, tu jakiś fejdzik. Ojejku, no. Mogło być lepiej, mogło być na pewno znacznie lepiej. Sprzedajemy. Generalnie na GeForce Skinsie jest coś takiego jeszcze. Dzienny bonus też sobie możesz nim tutaj zakręcić codziennie, nie? I bonusik dzienny oczywiście odebrać. No jeszcze raz, jakieś tutaj grubej ryby szukam. Takiej naprawdę mocnej skrzynki. 300... O Jezus Maria. 50 na 50 meduza. Nie, to jest... Proxy All In. 2% meduza. W co wy mnie wpędzacie? 2% na meduza, no przecież to się nie może udać. Ja pierdolę. Uznajmy, że tym sympatycznym akcentem zakończymy sobie dzisiejszy film. Mam Dragona Reweku w tym momencie, mam Meduzę. No to, ej, uznajmy tak. Ja będę was co odcinek prosił, dajmy na to, o jakąś skrzyneczkę z jakimś skinem, ok? I róbcie mi skrzynki z tym skinem, na przykład Croxy, nie wiem, Desert Hydra. Tak jest nazwę skrzynek, róbcie albo coś takiego, Hydra, coś w tym stylu. Ja będę widział, które skrzynki są z tym skinem. I dajcie je koniecznie na podglądzie, stary. Jak macie, jak ustawiacie skina na podgląd skrzynki, to ustawcie wtedy tego skina, tą DZ Hydrę, żebym po prostu wiedział, żeby mi się w oku rzuciło. No i tak też z kilka stówek, żeby ta skrzynka kosztowała, nie? Tak ze 100, 300, no max 500 stówek. Max 500 stówek, no 500 stówek to trochę by było, tak 500 stówek max, nie? I dzisiaj właśnie poproszę o skrzyneczki jakieś z Desert Hydrą, AWP. To sobie pootwieramy w następnym filmie. Dziękuję za oglądanie. No Meduza na koniec, bomba. Widzimy się jutro, siema.